Godzina 15:35. Proszę Państwa, otrzymałem w dniu 3 grudnia obecnego roku pismo od Pana Burmistrza, że składa wniosek o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Głownie w dniu 8 grudnia obecnego roku, czyli we wtorek o godzinie 14:30. Oczywiście, proszę Państwa, przyjąłem to do wiadomości i zgodziłem się na tą godzinę, ale zarządzeniem numer 12/20 przewodniczącego Rady Miejskiej w Głownie w sprawie zarządzenia obradowania w trybie zdalnym. Także nadal obradujemy, proszę Państwa, w trybie zdalnym. Mam nadzieję, że już niedługo, ale jeszcze jesteśmy zobowiązani. Więc paragraf pierwszy tego zarządzenia brzmi: zarządzam obradowanie w trybie zdalnym 36. sesji Rady Miejskiej w Głownie, zwołanej na dzień 8 grudnia na dzień 14:30. Paragraf drugi: obradowanie w trybie zdalnym, o którym mowa w paragrafie pierwszym, odbędzie się poprzez system wideokonferencyjny. Otrzymaliście Państwo porządek obrad, więc otwieram sesję, stwierdzam kworum. 14 radnych mamy na naszej sesji. Bardzo serdecznie witam na sesji Pana Burmistrza, Panią Burmistrz, Panią Sekretarz, wszystkich kierowników jednostek, którzy są obecni na tej sesji, i bardzo serdecznie witam Państwa radnych na 36. sesji Rady Miejskiej w Głownie. Przechodzimy do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji miasto Głowno. Panie Burmistrzu, oddaję Panu głos. Szanowni Państwo, w związku z faktem, że do końca bieżącego roku upływa termin obowiązywania dotychczasowych przepisów w zakresie wyznaczania aglomeracji, w zakresie gospodarki ściekowej, to ma miejsce w całej Polsce, zachodzi konieczność podjęcia uchwały co do wyznaczenia aglomeracji dla naszego miasta. I jeśli nie wyznaczymy, no to po pierwsze będziemy złamiemy prawo, a po drugie, no wyznaczenie tej aglomeracji może skutkować tym, że kiedyś w przyszłości będziemy chcieli wykonywać jakieś chociażby kwestie związane z inwestycjami kanalizacyjnymi, no to wtedy będziemy mogli uzyskać wsparcie finansowe z instytucji zewnętrznych. Z kolei ten obszar aglomeracyjny został w taki sposób tutaj wyznaczony, tak żeśmy się starali, aby no te ulice, które nie mogą z racji obowiązujących przepisów w tej aglomeracji się znaleźć, no były poza, bo wtedy to nie oznacza, że tam nie będzie mogła być wykonywana inwestycja kanalizacyjna, tylko że po prostu będzie to wykonywane i wtedy na koszt własny miasta, czy też na koszt Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Ten dokument winien być, proszę Państwa, skonsultowany z Państwowym Gospodarstwem Wody Polskie, jak również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, i na te opinie czekaliśmy. Potem jeszcze były ustalenia pracowników naszego referatu ochrony środowiska z pracownikami Wód Polskich z Łowicza. Mam nadzieję, że jest możliwość również, że jest współpracująca z nami w tym zakresie pani Agnieszka, która tutaj opracowywała ten dokument od strony formalno-prawnej również i merytorycznej. Wobec powyższego, jeśli byłyby jakiekolwiek pytania, no to tutaj pracownicy naszego referatu, jak wspomniałem, pracujący z nami, mogą odpowiedzieć na konkretne pytania. Mamy, Szanowni Państwo, pokazaną mapę, może ona nie jest tak na tej tutaj, na tej tak w wersji papierowej czytelna,
ale no, na no, przekazanym pliku komputerowym można to powiększyć. Widać więc te tereny, no, wydaje się, że chyba raczej dobrze. No i wobec powyższego istotną tutaj kwestią jest to, że na długości ulicy, która załóżmy ma kilometr, więc, a później to proporcjonalnie należy to przeliczać, powinno zamieszkiwać 120 osób, które to dopiero wskazują, iż ewentualna inwestycja kanalizacyjna będzie po pierwsze zgodna z przepisami, a po drugie no, będzie w miarę taka, jakby od tej strony patrząc, również opłacalna i możliwa do dofinansowania. Tam, gdzie jest to mniej, czyli na przykład ulica 100 metrów i mieszka na przykład, nie wiem, 10 czy 9 osób, no to już jest kwestią bardziej złożoną, a jeżeli mniej, no to już w ogóle nie da rady nic, na przykład, nie wiem, wystąpić czy do FOŚ-u, czy do innych instytucji, które takie wsparcie mogą nam przekazywać, więc to jest sytuacja, czy jakby tak ogólnie rzecz mówiąc, nie bardzo wchodząc w szczegóły, jest to kwestia tego, by wykonywanie sieci kanalizacyjnej było rozsądne, racjonalne i by wymuszało na samorządach właśnie taką politykę, żeby nie budować, nie wiem, kilometrów kanalizacji gdzieś tam w las czy w pole po to, bo ktoś tam, nawet jakieś jest skupisko, ale pamiętajmy o tym, że taka sieć kanalizacyjna to jest jednak inwestycyjnie duży koszt, a jednocześnie no, musimy pamiętać o zwrotach, jeśli to będzie tak rura szła gdzieś daleko, no to te koszty będą ogromne, a zwroty, czyli na przykład opłaty do zakładu kanalizacyjnego będą nikłe, no więc to może być po prostu wtedy takie niespecjalnie racjonalne, bo zresztą w ustawie jasno o utrzymaniu porządku i czystości w gminach mówi się jasno, że powinna być ona tam de facto budowana, gdzie jest po prostu zasadnie od strony finansowej i jest to zasadne od strony finansowej i dopiero wtedy powinniśmy na to rozpatrywać. Także to taki tytułem wstępu. No nie wiem, jeśli będą jakieś pytania, będziemy spróbować odpowiadać. Bardzo dziękuję panie burmistrzu za... Aha, panie przewodniczący, może jeszcze jedna rzecz. Dlatego prosiłem o tą sesję nadzwyczajną i ona, zresztą zapowiadałem to przy okazji komisji, bo po prostu żeby ona weszła 1 stycznia, to musi być przekazana do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego i tam wejdzie dopiero 14 dni po publikacji, więc chcielibyśmy im zdążyć i dlatego teraz, a nie kiedy indziej, ten projekt został skierowany właściwie tak, jak już mieliśmy te opinie gotowe z tych instytucji, o których można się było o te opinie, czy należało się zwracać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie burmistrzu. Podobnie się to z uchwałą drugą. Też chodzi o to nam, żeby się w tym roku jeszcze ona uprawomocniła, żeby dla wszystkich równo od początku roku następnego zadziałała. Ktoś z państwa chciałby zabrać? Dostaliśmy rzeczywiście obszerną informację na ten temat, uzasadnienie wyliczone, dużo wiadomości, ale może jakieś pytania jeszcze państwo mają, to bardzo proszę. Bardzo proszę, koleżanka Maria Furga, proszę. Ja chciałam zapytać, czy ten obszar aglomeracyjny zmienił się w jakiś sposób w stosunku do tego poprzedniego? Czy coś tam przybyło, ubyło? Dziękuję. Proszę o odpowiedź. No na przykład, jak weźmiemy chociażby tereny przy ulicy Sikorskiego, no to tam, jak tutaj państwo chcieli otworzyć tą mapkę, to widzicie, że znajdują się w ramach granicy również obszary na przykład przemysłowe, które wcześniej nie były w tym projekcie, ale to jak gdyby z jednej strony w tych obszarach przemysłowych tam ludzie nie mieszkają, ale skoro jest obszar przemysłowy, to również on może do przeliczeń rozmaitych być tutaj potrzebny i wobec powyższego należało go włączyć. Jest na Zabrzeźni na przykład włączona ulica
moczydła z racji tej, że o ile ona wcześniej się nie znajdowała w aglomeracji, ale przy okazji jeszcze kiedy poprzedni zarząd w Zwiku rozpoczął budowę oczyszczalni, należało tam do tego wniosku składanego o fundusze europejskie również załączyć proponowane inwestycje, które były wymagane również w zakresie sieci kanalizacyjnej, aby ten wniosek mógł być zgodny z przepisami. I wtedy była taka sytuacja, że część mieszkańców oferowała się na tej ulicy Moczydła na odcinku od lewej do południowej, tam chyba na wsparcie projektu finansowe. Ja z panem prezesem jasno wskazywałem, że jak już mamy robić inwestycje, to robimy tylko tam, gdzie jest aglomeracja w pierwszej kolejności, bo to jest istotne. No ale akurat ten projekt był i łatwy był do wykonania, żeby, no bo chyba lepiej pozyskać grube miliony za jakieś nawet włożenie kilkuset, znaczy tam kilkudziesięciu tysięcy złotych. I wobec powyższego na przykład ta Moczydła się teraz w tej chwili, ona tam nie ma takiego przelicznika tych RLM-ów, jak to wynika z ustawy, ale po prostu z racji faktu i z tej fizycznej wykonania tego, ona tam została wprowadzona. No i tutaj znajdują się, no, za wiele jakichś zmian nie ma, ale na przykład znajdują się obszary, jak popatrzycie Państwo na przykład na okolice ulicy Sowińskiego, no to tam na przykład część ulic tych takich między Dworską a Sowińskiego jest w aglomeracji, część nie, dlatego że po prostu na tą chwilę nie ma innej opcji do prowadzenia kanalizacji do części tych ulic, tam jakichś mniejszych kawałków bliżej Sowińskiego, dlatego że nie ma tam jak tej kanalizacji zrobić i wobec powyższego tutaj zostało to wyłączone. A tak ogólnie no to tutaj doprowadziliśmy do takiego stanu faktycznego na rok 2020 i do tego, co wynikało z tych przeliczników, tych RLM-ów, więc jest jak jest i za jakiś rewolucyjnych zmian to nie ma. No ale po prostu trzeba te uchwały, one tracą, wszystkie uchwały tracą w całej Polsce, tracą moc i tutaj przypominały nam Wody Polskie bez przerwy, że tych maili dostaliśmy mnóstwo przez cały rok, żeby tam działać, no i w końcu. Dziękuję panie burmistrzu za wyjaśnienia. Nie ma pytań więcej, rozumiem, tak? Bo obszerne były informacje. Ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę, tak. Chciałem pytanie zadać. Dobrze, tylko że ja przypomnę Państwu, że prosiłem, żeby pytania zadawać, znaczy przesłać wcześniej, no ale jeżeli nie było, no to trudno. Może być teraz. Proszę bardzo, kolega Krzysztof. Bardzo proszę. Ja tutaj jeszcze mam takie pytanie odnośnie tego określenia tereny rolne oraz o niskim wskaźniku zaludnienia. O jakich terenach mówimy? Jeśli mógłbym poprosić o tutaj dodatkową informację. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę odpowiedź. No jeśli jest niski stopień zaludnienia, tak? Tak? Tak o to? Tak, o to. No to z racji tej, że na przykład na dłuższym odcinku ulicy mieszka za mało ludzi. I mieszkańców jest mało, więc w związku z tym jakby tutaj taka ulica nie powinna w ramach tej aglomeracji się znajdować. Oczywiście nie da się uniknąć sytuacji, że w środku aglomeracji takie ulice mogą być, ale to tylko dlatego, że no nie będziemy tworzyć jakiś enklaw czy wysp, bo po prostu byłoby to już niezasadne. Ja jeszcze tutaj chciałem dopytać, czy mamy te ulice jakoś sklasyfikowane, które to byłyby ulice, czy jest to na razie tylko takie określenie właśnie o niskim wskaźniku zaludnienia w przeliczeniu, nie wiem, na ilość domów na ulicy? To jest przeliczenie na mieszkańców. Przeliczenie na mieszkańców. Wszystkie ulice zgodnie pracownicy mają wykazane ich długość oraz ilość mieszkańców, którzy zamieszkują na tych ulicach.
No i wobec powyższego te dane są w naszym posiadaniu i one służyły temu, by przygotować tutaj jak najlepiej. Nie można wprowadzić ulicy do tegoż, teoretycznie może i by można było, ale jest to w ogóle niezasadne, tak jak powiedziałem, że bo i tak nie dostalibyśmy dofinansowania, na przykład gdybyśmy się zwrócili do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i wykazali, że chcemy na przykład wykonać inwestycje na ulicy takiej czy siakiej. Proszę bardzo, jakie tam są dane, jakie te przeliczniki, jakie jest tutaj to, co jest wymagane, więc odpisaliby nam, że po prostu jest to niemożliwe do wykonywania i dlatego tam, gdzie było to niezasadne, zostało to od razu wyłączone na, że tak powiem, na początku. Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś jeszcze chciałby zawrócić w sprawie tego projektu? Nie widzę, więc proszę Państwa, jest to projekt burmistrza Głowna z dnia 3 grudnia obecnego roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji miasta Głowno. Paragraf pierwszy. Wyznacza się aglomerację miasta Głowno zwaną dalej aglomeracją położoną w województwie łódzkim, powiecie zgierskim na terenie miasta Głowno. Paragraf drugi. Aglomeracją tworzy miasto Głowno. Paragraf trzeci. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji wynosi 13 360. Paragraf czwarty. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w Głownie w ulicy Piaskowej. Paragraf piąty. Integralną częścią niniejszej uchwały są część ustawa zawierająca podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiąca załącznik numer 1 oraz część graficzna zawierająca mapę w skali 1 do 10 tysięcy, określająca jej granice i położenie, uwzględniając obszary chronione, stanowiąca załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głowna. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. Wejdziemy wobec tego teraz do przegłosowania tej uchwały, tego projektu, podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji miasta Głowno. Tym samym systemem jak dotychczas. Bardzo proszę, pan Wojciech Baleja. Jestem za. Dziękuję bardzo. Tereska Banaczkiewicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Małgorzata Baraniak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Maria Furga. Za. Dziękuję. Tomasz Lenart. Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski. Maciej Lisowski. Jestem za. Dziękuję. Bożena Michalska. Jestem za. Bożena Michalska. Jestem za. Dziękuję. Przemek Milczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Kup. Jestem za. Krzysztof Wawrzyn. Ja się wstrzymuję. Dziękuję. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem za. I Krzysztof Zieliński, takim systemem jesteś za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta głosami 13 osób za, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Punkt trzeci naszej sesji to podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy miasto Głowno. Jest to projekt burmistrza Głowna z dnia 3 grudnia tego roku. Otrzymaliście Państwo ten projekt drogą mailową. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Może najpierw pan burmistrz chciałby coś dołożyć do tego projektu? Jest czytelny. Wiadomo, o co chodzi. No, szanowni Państwo, na wzór tego programu, który mamy dotyczącego podłączeń do sieci gazowej, proponuję włączenie takiego powstanie czy takiego programu, z którego mogliby korzystać mieszkańcy w celu dofinansowania kosztów podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta. Tak średnio rzecz biorąc, podłączenie do kanalizacji jako tak samo, no za płotem, to ile
kto ma tej rury od, to już jest jakby inna sprawa, czasami są dłuższe odległości, ale to jest średnio gdzieś w okolicach między 2,5–3 tysiące złotych, więc ten 1000 złotych chyba nie byłby jakimś małym do wsparciem. A zależy nam na tym, żeby mieszkańcy się podłączali i żeby z jednej strony mieli to wsparcie, bo z drugiej strony mają również nakazy podłączania się, decyzje nakazujące się do podłączania się do sieci kanalizacyjnej w ulicach. No bo nie chodziło o to, żeby budować rury w ulicach i nikt się nie podłączał, tylko chodziło o to, żeby można było z tego korzystać. I wobec powyższego, no, skoro są te decyzje nakazujące podłączenie, no to z drugiej strony wypadałoby dać również jakąś taką, nazwijmy to marchewkę, która by sprzyjała temu, by zaproponować, żeby mieszkańcy mogli się łatwiej tutaj przekonać do tego podłączania. No jest to ważne, istotne, bo z jednej strony mieszkańcy na przykład chcą potem inwestycji drogowych w ulicach, a w tym się okazuje, że na przykład gro ulicy, bo w ogóle nikt tam się nie podłącza, albo jakieś z różnych przyczyn. W każdym razie taki projekt zaproponowałem i mam nadzieję, że przyda się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, czy ktoś chciałby zabrać jakiś głos, jakieś pytania zadać w sprawie tego projektu? Proszę bardzo, radny Wojciech Baleja. Znaczy może nie tyle pytanie, co powiem, że chyba dobry pomysł, pochwalę tutaj, bo może nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem zawsze wspierania mieszkańców i dawania im jakichś tam pieniędzy, ale rzeczywiście te sytuacje, które przez od lat mamy, że mamy zbudowaną kanalizację w jakiejś ulicy, a ilość przyłączeń jest niewielka, z czego też potem nie wpływają odpowiednie koszta z racji usługi, jaką wykonujemy jako miasto przez tą sieć kanalizacji. Więc myślę, że to jest chyba dobry kierunek, żeby w taki sposób zachęcić tych, którzy może mają jakieś opory, czy nie chcą. Więc to tak na marginesie, czy ad vocem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Bardzo proszę, Przemysław Niczarek chciał zabrać głos. Proszę bardzo. A ja chciałem się pana burmistrza zapytać, ile jest nakazów przełączania, jeżeli pan burmistrz pamięta, tak z grubsza. Proszę Państwa, nieruchomości, to, znaczy może tak powiem, że ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie, ile wysyłano, ale to jest przez jakiś czas, to było kilkadziesiąt takich nakazów tygodniowo wysyłanych. Więc myślę, że tu być może Pan kierownik na bieżąco, Pan kierownik Majewski powie. A tak naprawdę to jest takich nieruchomości, które mogły być skanalizowane, to dochodzimy do prawie 1000, w związku z tym, że nie jest mała rzecz, więc to jest sytuacja, która wymaga tutaj takiego zadziałania i wobec powyższego wydaje się, że będziemy takim sposobem mogli przynajmniej zmobilizować tych, których stać, ale zawsze ktoś tam pewnie jakiś miał ważniejsze sprawy według niego na tą chwilę i pewnie nie działał tak, jak powinien w zakresie podłączenia się do kanalizacji. Ja chcę tylko przypomnieć, że MZWiK cały czas sam z siebie również może zaoferować podłączanemu różne takie przychylne warunki do podłączeń, bo przecież jeszcze za poprzedniego prezesa był projekt, były takie możliwości chociażby rozłożenia na raty, jeżeli to MZWiK miał zrobić wszystko od projektu po wykonanie, a więc no, ile byśmy tam nie patrzyli, jakby takie pozytywne oferty wychodzące naprzeciw mieszkańcom były, no one nie cieszyły się takim może zainteresowaniem, czy może tak nie przemawiały, ale zidentyfikowanie kwestii związanych z tymi decyzjami podłączeniowymi, jak i tutaj no chęć trochę takiego wsparcia, że jeśli się zdecydujesz, no to miasto ci trochę pomoże,
to chyba, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wyglądało nieźle. Następny głos dyskusji, proszę bardzo, jeszcze raz kolega Wojciech Baleja, proszę. Jest tylko, tak mi przyszło do głowy w trakcie odpowiedzi pana burmistrza, jedna taka rzecz, że no dobrze, zachęcimy tych, którzy do tej pory się nie włączali, tak, ale ktoś może z mieszkańców powiedzieć, że no dobra, ja prawilnie, tak jak trzeba, przyłączyłem się, gdy tylko pojawiła się kanalizacja i teraz no może czuć się stratny. Nie chciałbym takich sytuacji oczywiście, ale czy jest taka niemożliwość w jakiś sposób pomóc czy wesprzeć tych, którzy się no, podłączyli prawilnie, tak? Takiej możliwości niestety nie ma, bo jest to możliwe dopiero od momentu pojawienia się konkretnego przepisu. A że tak się zdarza, no to szanowni państwo, ja sobie przypominam, że gdybym był trochę młodszy, to pewnie mógłbym korzystać z programu 500+, którego nie korzystałem. Wychowywałem trójkę dzieci, jakoś się udało wychować bez 500+. Urosły, ale no, tak myślę, że gdyby był, to pewnie byłoby też łatwiej. No cóż, no tak, no, tak, tak to jest. No, kiedyś trzeba, jak się chce coś zacząć, no to jest taka data, która jednym umożliwi, drugim uniemożliwi skorzystanie, no ale no, spróbujmy to zrobić. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś się rozda? Proszę bardzo, kolega Krzysztof Maczlena. Ja tylko chciałem się spytać, panie burmistrzu, czy orientuje się pan, ile na przykład w tym roku było podłączeń, bo my tam w budżecie, z tego co pamiętam, 50 tysięcy zarezerwowaliśmy na ten program, czyli powiedzmy dla 50 gospodarstw. Czy to mniej więcej wystarczy, czy może będzie więcej, może mniej? Dziękuję. Bardzo proszę. Te dane tak szczegółowe, no to ma przede wszystkim Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Ja zaproponowałem 50 tysięcy, że tak powiem, na początek. No zobaczymy, jak się ten program rozwinie, bo być może się okazać, że na przykład będzie warte to wsparcia jeszcze większą kwotą, bo chciałbym, żeby to był taki program, który będzie, znaczy on będzie programem wieloletnim, ale też takim, w którym no, jeżeli ktoś złoży swój wniosek, to nie będzie, w którymś momencie otrzyma to wsparcie, że nie będzie tam na przykład, tak mówiąc nieładnie, wydelegowany, czy gdzieś zniknie ten jego wniosek. Nie, że po prostu, żeby to można było zrobić. No to jest, proszę Państwa, jeżeli byłoby to więcej, to przecież w którymś tam momencie te pieniądze do ewentualnego beneficjenta by dotarły, a jeżeli my zobaczymy, że jest to zdecydowanie większa potrzeba, to pewnie trzeba będzie na ten temat usiąść i być może rozszerzyć na przykład zapis w zakresie kwoty. No. Dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś chciał zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do przegłosowania tego projektu. Jest to projekt burmistrza z dnia 3 grudnia tego roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasto Głowno. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska, strona miejska w Głowniu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Miasto Głowno zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Głowna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 roku. No i dlatego właśnie między innymi ta sesja nadzwyczajna w tym czasie, żebyśmy w tym roku zdążyli jeszcze, można powiedzieć, żeby się uchwała zdążyła uprawomocnić. Przejdziemy wobec tego do przegłosowania. Trybem już przed sprawdzonym. Proszę bardzo, pan Wojciech Baleja. Uważam, że w dłuższej perspektywie będzie nam się to opłacać, więc jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Teresa Banaszkiewicz. Jestem za. Dziękuję bardzo. Małgorzata Baraniak. Jestem za. Dziękuję. Maria Furga. Za. Dziękuję. Tomasz Lenart.
Jestem za. Dziękuję. Maciej Lisowski. Jestem za. Dziękuję. Bożena Michalska. Jestem za. Dziękuję. Przemysław Pinczarek. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Oraś. Jestem za. Dziękuję. Magdalena Sadowska. Jestem za. Dziękuję. Grzegorz Szkup. Jestem za. Beata Wszołek-Lewandowska. Przepraszam bardzo. Beata Wszołek-Lewandowska. Jestem za, tylko że nie słyszałam przez moment nic. Dobrze, dobrze rozumiem. Krzysztof Wawrzyn. Jestem za. Dziękuję bardzo. Krzysztof Zieliński. Jak widzę, jest za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Słychać mnie, proszę Państwa? Jestem słyszalny? Teraz tak. Teraz tak. Z powodu wyczerpania się porządku obrad zamykam 36. sesję Rady Miejskiej w Głównie. Dziękuję Państwu bardzo za dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę chwilę nie stać. Prośba, chwilę.